Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Artur Niemiec, czyli Welkan i zapraszam do kolejnego kursu HTML5. Ostatnio mówiliśmy o listach. Wiemy o tym, że mamy trzy listy, poznaliśmy już dwie, więc przyszedł czas na ostatnią, czyli listę definiowaną. Co to takiego? Rzuć okiem na komputer. Dobra. Standardowo mamy tutaj kod HTML domyślny. I teraz tak. O ile wcześniejsze listy były dosyć proste, o tyle przy liście definiowanej mamy o jeden tag więcej. Ale w ogóle najpierw sobie powiedzmy, co to jest lista definiowana. Jest to lista, która składa się z pozycji, których definicję chcemy podać. Czyli to jest coś podobnego jak słownik, tak? Masz jedną pozycję, na przykład co to jest krzesło, i potem opis. Te pozycje wyglądają troszkę inaczej niż ten opis. A całość wygląda w ten sposób. Stwórzmy sobie przykładowy akapit z opisem, z tekstem do listy, tak? Czyli lista definiowana będzie tutaj. Ok. Standardowo każda z list ma swój jakby początek, tak? W przypadku listy definiowanej jest to oznaczone tagiem DL. I tak samo ten tag się zamyka. Ok. I tutaj teraz zamiast naszych LI będzie DT. Tag DT jest to tag rozpoczynający słowo, które chcemy poddać definicji, czyli jest to w przykładzie wcześniejszym, który podałem, nasze krzesło. Ok, czyli wpiszmy sobie tutaj krzesło, zamknijmy DT. Ok, i tutaj nasza definicja, czyli tak DD. Warto zapamiętać. DD i powiedzmy, że tu nie, krzesło to mebel do siedzenia. I tak to w sumie wygląda. Tutaj oczywiście możemy dodać więcej pozycji, ja tego nie będę przypisywać, tylko sobie skopiuję. Może nie tak. O, i powiedzmy damy sobie stół. I stół to mebel do jedzenia. Nie, no to jedzenie nie, może z tyłu to mebel do, powiedzmy, spotkań. Tak, spotkania przy stole. Co jeszcze mamy? Jakie meble? Na przykład szafa. 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 I powiedzmy, że szafa to mebel do trzymania ciuchów. Ok, zapiszmy i zobaczmy, jak to wygląda. Widzisz, mamy pewną listę, mamy element, ten, który chcemy podać definicji, i definicję. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać do tego kolejny element, może znaczy kolejny wiersz definicji, czyli na przykład chcemy coś więcej powiedzieć o stole. Możemy to robić dalej w tym samym zdaniu, w tej samej linijce, lub też możemy dodać nową linijkę definicji, tak? Na przykład stół służy także do spożywania obiadów. Zapiszmy, odświeżmy. Stół służy także do spożywania obiadów. I tak dalej, i tak dalej. Na tym to właśnie polega. To był ostatni, trzeci element listy. I w sumie tyle na dzisiaj. Co mam do przekazania. Myślę, że jest nieco bardziej skomplikowane, ale nie jest trudna, prawda? Można się tego nauczyć. Mam nadzieję, że się przydało. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę koniecznie. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, aby mieć pod ręką kolejne kursy. A w następnym kursie poznamy, jak listy się zagnieżdża. Także dzięki za uwagę i na razie. Cześć.